początek dotychczasowe efekty rządowego programu Rodzina 500+ na Podkarpaciu, czyli już 100 tysięcy decyzji o przyznaniu świadczenia i ponad 50 milionów złotych, które już trafiły do rodzin z naszego regionu. Dziś bus promujący program pojawił się w Jarosławiu i Przemyślu. Jutro urzędnicy będą odpowiadać na pytania w Przeworsku. Natomiast wojewoda zapewnia, że sytuacja w gminach, które jeszcze nie rozpoczęły wypłat pieniędzy z programu, jest uważnie monitorowana, by pieniądze trafiły do rodzin jak najszybciej. Pani Joanna jest mamą 11-letniej Kingi i 9-letniego Huberta. To jedna z 8 tysięcy rodzin w powiecie jarosławskim, która stara się o rządową pomoc w ramach programu Rodzina 500+. Na podstawowe potrzeby dzieci zawsze się pieniążki jakie znajdują, ale są też takie potrzeby związane z rozwijaniem zainteresowań dzieci, jakieś wyjazdy edukacyjne. I na to zazwyczaj już jest trudniej wygospodarować środki finansowe. Więc ten program na pewno służy temu, by dzieci rozwijały swoje zainteresowania, by rozwijały swoją inteligencję. W wielu przypadkach to także bardzo potrzebne środki na życie. Do jarosławskich rodzin trafiło już 400 tysięcy złotych. Przy czwórce dzieci to takie dofinansowanie to jest zawsze coś i na sport można wykorzystać i nie wiadomo jak to jest. Co sezon to buty, ubrania, no i jak to się zaczyna teraz lody. Pani Marta wniosek o pomoc złożyła na początku kwietnia. Też chwali program, choć nie jest przekonana, że względy finansowe wystarczą, by przekonać rodziców do decyzji o kolejnym dziecku. W jej przypadku przeważyły inne argumenty. Jednak to jedno dziecko to samotne takie jest. Lepiej namawiam mamy, żeby miały jednak to dwójkę, żeby jakieś to rodzeństwo było się rozwijało. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest w trakcie przeprowadzki do nowej siedziby przy nowym dworcu PKP, ale to nie przeszkadza w załatwianiu formalności. Większość rodzin już złożyła dokumenty i czeka na wypłaty. Mamy przyjęte 1973 wnioski. Wydanych decyzji jest około 400. Wypłaty idą na bieżąco. W tej chwili decyzje są wydawane również na bieżąco i codziennie idą przelewy. Bus 500+, który dziś stanął na jarosławskim rynku, to szansa na dopytanie o szczegóły, rozwianie wątpliwości czy zgłoszenie zastrzeżeń do programu. Posłanka Anna Szmyt-Rodziewicz odpowiadała na przykład na te dotyczące zajmowania świadczeń wychowawczych przez komorników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad rozwiązaniami w prawie. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny zablokował egzekucję. Nie jest to świadczenie, które będzie podlegało egzekucji, ponieważ to jest świadczenie dla naszych rodzin, dla naszych polskich dzieci. Bus 500+ dotarł dziś także do Przemyśla. Tu wnioski złożyło 3,5 tysiąca rodzin. 1700 wypłaconych na kwotę 1,4 tysięcy. Urzędnicy mają co robić, MOPS ma co robić, ale myślę, że to jest taka praca, która daje satysfakcję. W ten sposób program promowany będzie do końca czerwca w kolejnych miejscowościach regionu. Do dnia dzisiejszego wydanych zostało 100 tysięcy decyzji i ponad 50 milionów złotych zostało wypłacone w ramach świadczenia wychowawczego. Z żalem muszę powiedzieć, że 15 gmin naszego województwa nie przystąpiło jeszcze do wypłaty świadczenia. Monitorujemy sytuację i mamy nadzieję, że także te gminy zaczną świadczenia wypłacać w najbliższym czasie. W Urzędzie Wojewódzkim wciąż działa specjalna infolinia dotycząca programu 500+ na Podkarpaciu. Jej numer to 800 100 990.